Rosja, Ilina CH. Marszant wojenny przeszedł przez stolicę Warszawa. W niedzielę ulicami stolicy przeszedł antywojenny marsz pod tytułem Rosja, Ilina CH. W niedzielę po południu ulicami Warszawy przeszedł marsz antywojenny wyrażający sprzeciw wobec agresji Rosji na Ukrainę. Uczestnicy przeszli pod hasłem Rosja, Ilina CH. Wydarzenie wspólnie zorganizowali Ogólnopolski Strajk Kobiet, Komitet Obrony Demokracji i Euromajdan Warszawa. Uczestnicy marszu idąc ulicami Warszawy wznosili hasła wyrażające solidarność z Ukrainą oraz podkreślające sprzeciw wobec działań wojennych, które w tym kraju prowadzi rosyjska armia. Podczas przemarszu wznoszono proukraińskie hasła Chwała Ukrainie, Sława SSU oraz Sława Nacji, ale także takie jak Cherson to Ukraina, Azovstal i Save Mariupol. Było słychać też hasła antyrosyjskie. Kacapom śmierć, Putin CH, a także rosyjski okręcie podwodny pie. Sie i zbrodniarze, to najczęstsze, jakie podnoszono. Protestujący odśpiewali hymn Ukrainy, a później popularną w tym kraju pieśń pod tytułem Czerwona Kalina. Hasłem niedzielnego przemarszu było Rosja, Ilina CH, co jest nawiązaniem do kultowych już słów ukraińskich żołnierzy broniących przed rosyjskim najeźdźcą Wyspy Węży. Organizatorzy marszu w ten sposób chcieli podkreślić swój gniew wymierzony w Rosję. O motywach przeprowadzenia demonstracji opowiedziała reporterowi PAP ukraińska aktywistka z Euromajdanu Warszawa Natalia Panchenko, która stwierdziła, że celem tej demonstracji było przede wszystkim pokazanie tym Ukraińcom, którzy dzisiaj siedzą w schronach pod bombami, że oni nie są sami, że świat o nich nie zapomniał. My cały czas o nich pamiętamy i cały czas o nich walczymy, tłumaczyła. Jak zaznaczyła, wychodząc na ulicę żądamy ewakuacji ludzi z Azovstala. Organizatorzy przemarszu przygotowali happening. Na czele pochodu szło trzech mężczyzn ubranych w rosyjskie mundury wojskowe, z maskami w kształcie świńskich łbów na twarzach. Byli skuci, a prowadził ich uzbrojony żołnierz ukraiński. Polacy chcieli przez to pokazać, że jeśli żołnierze rosyjscy chcą maszerować po Warszawie, to mogą to robić, ale tylko jako jeńcy wojenni, oceniła Panchenko. Na marszu zaprezentowano także traktor z flagą Ukrainy oraz czołg pomalowany w rosyjskie barwy wojenne. Polacy chcieli wyśmiać armię rosyjską, bo to nie jest żadne wojsko, tylko zbrodniarze. To są wszystkie elementy tej wojny, która się toczy w Ukrainie. Te elementy mają udowodnić przedstawicielom plus ambasady putinowskiej plus, że Ukraina zwycięży, podkreśliła Natalia Panchenko. W tłumie dominowały flagi Ukrainy. Pojawiły się także flagi Polski oraz historyczna biało-czerwono-biała flaga Białorusi, współcześnie symbolizująca sprzeciw wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Przemarsz, który o godzinie 16 ruszył spod placu Defilad, zakończył się pod ambasadą Rosji w Warszawie na ulicy Belwederskiej. Na miejscu, poza Natalią Panchenko, przemawiali także reprezentująca Ogólnopolski Strajk Kobiet Marta Lempart oraz poseł na Sejm Michał Szczerba. Przemawiające m.in. zaapelowali o dostarczenie broni dla Ukrainy. Nie zabrakło podziękowań ze strony Ukraińców za pomoc, jaką im okazano podczas wojny. Wydarzenie zabezpieczała policja. Jak wskazała z rozmowie z PAP sierżant sztabowy Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji, podczas marszu nie doszło do żadnych incydentów. Było spokojnie. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W niedzielę mija 74. Doba wojny.